który podzieli się swoim doświadczeniem w służbach, ale też na drodze zdrowienia. Paweł, zapraszam. Meeting jest w Twoich rękach. Dziękuję bardzo. Dobrze mnie słychać? Tak. Dobra. Witajcie, dziękuję przede wszystkim na wstępie za zaproszenie. Tutaj przyjaciel na początku taką niebezpieczną tezę wygłosił, że mam tyle czasu, ile chcę mieć. To nie jest dobry pomysł dla mnie, bo ja jestem gadułą i nie dlatego, że ja specjalnie to robię, tylko po prostu jak zacznę mówić, to się trochę zatracam w tym. Więc bardzo was proszę, jednak pilnujcie mnie trochę. Tak się złożyło, że na przestrzeni wielu lat, można powiedzieć, tak trochę nie po aosku, że stałem się takim specjalistą od służb i od struktur służb. Pewnie jest to konsekwencją tego, że ostatnio pracowałem w biurze i generalnie jakby się tym zajmowałem, ale tak już jest, że generalnie u nas we wspólnocie ludzie, którzy się tam czymś zajmują albo powiedzmy znają się na tym, albo generalnie nie jest to trudne dla nich, stają się pewnego rodzaju takimi specjalistami. No ja się nie uważam za specjalistę, po prostu dla mnie te struktury są dosyć proste i kiedy rozmawiam nawet ze swoimi podopiecznymi, im tłumaczę, to z reguły na samym początku albo prawie na samym początku mówią: dobra, nie idź dalej, bo już nie rozumiem, co do mnie mówisz. Dlatego, że ja też kiedyś pamiętam, jak wszedłem do AA, to też dla mnie wszystko było trudne, skomplikowane i tak naprawdę po prostu miałem bałagan w głowie. Nie. To nie było może trudne, tylko ja nie byłem na to wszystko gotowy. Cieszę się, jak tutaj mówiliście, czy Łukasz, czy Ania bodajże, że tak nie pijecie po kilka miesięcy. To jest, pamiętam swój czas, kiedy ja tak miałem. Ja przyszedłem do AA nie dlatego, że chciałem przyjść, tylko dlatego, że mi terapeuta kazał. Bo to był jeden z warunków mojego przyjścia. Więc niestety udałem się na meeting, ale szczerze mówiąc kazał mi przyjść na dwa, ja poszedłem na jeden. Prawda jest taka, że kiedy byłem na tym meetingu, to wcale mi się tam nie spodobało. To nie był czas i miejsce dla mnie. Ja byłem wtedy na takim etapie, że chciałem się dowiedzieć, co mi jest i tak naprawdę chciałem się wyleczyć z tego, co mi jest. Podświadomie wiedziałem, że jestem alkoholikiem, nawet już używałem takich sformułowań w stosunku do mojej żony, że ja jestem alkoholikiem, więc muszę pić. No to dobrze się szantażowało żonę w ten sposób. Natomiast prawda jest taka, że gdzieś tam w głębi duszy uważałem, że to się da odkręcić. Że to się uda odkręcić. Wiecie, jak to jest, jak to człowiek liczy na to, że coś się uda odkręcić, chociaż gdzieś z tyłu głowy wie, że to jest nie do odkręcenia. I to dotyczy różnych kwestii. W tym wypadku dotyczyło to alkoholu. Tak naprawdę ja się chciałem dowiedzieć, co mi jest. Ja nie rozumiałem w końcówce mojego picia, dlaczego ja idę na piwo, a wracam pijany. Ja już nie chciałem wracać pijany, a nie umiałem tego ogarnąć. Niby nie jestem głupi facet, a to było dla mnie za trudne po prostu. I kiedy wszedłem na ten meeting, no to się okazało, że tam było 80 osób, to bardzo duży meeting. Okazało się, że po pierwsze, to czy ja piję, czy nie, zależy ode mnie i to było dla mnie takie odkrywcze, bo całe życie słyszałem, że ja nie mogę pić i to była pierwsza rzecz. A druga rzecz, że w każdej chwili mogę stamtąd wyjść. I to było dla mnie wygodne, dlatego że pomyślałem sobie, że skoro tak, to znaczy, że to nie jest tak jak na terapiach, czy jakichś tam miejscach, gdzie trzeba się meldować, że ja tym popatrzyłem na ludzi, którzy tam byli. Po pierwsze spodziewałem się innych, bo spodziewałem się takich meneli, a tak naprawdę największym albo jednym z większych meneli na tym meetingu byłem ja, reszta to byli ludzie ubrani, uśmiechnięci, ładnie wyglądający. I pewnie dlatego też gdzieś podświadomie wiedziałem, że to jest miejsce, w którym ja się wyróżniam znów. Bo ja zawsze się gdzieś wyróżniałem, tylko już od wielu lat negatywnie, kiedyś pozytywnie, później negatywnie. I nie przychodziłem tam. I po kilku tygodniach moja terapeutka, zresztą alkoholiczka,
Mówi, chodź pójdziemy na meeting, przyjaciel ma rocznicę. I ja mówię, że nie bardzo mi się chce iść. A ona mówi, chodź Paweł. Na ten sam meeting zresztą, bo to w tym samym budynku było co ta terapia. I kiedy poszliśmy tam, jeden z przyjaciół miał rocznicę. Nomen omen, chłopak, jeden z dwóch, których pamiętam z tych 80 osób, bo wręczał mi ulotki w przerwie. I on miał rocznicę piątą i siedzieliśmy tak naprzeciwko siebie, po przeciwnych stronach sali. Pamiętam, jak opowiadał, co przez ten 5 lat się wydarzyło i miał w sobie coś, czego ja całe życie pragnąłem, a czego nie miałem. To się nazywa pogoda ducha. Czyli miał w sobie taką siłę, energię, spokój, radość, wszystkie te rzeczy, które ja gdzieś zatraciłem. I to był bodziec i impuls dla mnie, żeby zostać. I od tego czasu zacząłem przychodzić na meeting. Na ten jeden meeting. Ja chodziłem na jeden meeting przez rok. Raz w tygodniu, w niedzielę. A kiedy już zacząłem chodzić na ten meeting, to zobaczyłem, że część ludzi siedzi przy stole, takim długim, ale zdecydowana większość siedzi na krzesłach, bo nie było stołu. I to się tak zaczęło dziwnie układać. Okazało się, że wszyscy, którzy mają służby, siedzą przy tym stole, czyli prowadzący, skarbnik, mandatariusz, rzecznik, tam inni. I że oni też często mówią, więc ja dosyć szybko uknąłem w swojej głowie przekonanie, że to są ludzie, którzy zawiadują tą grupą i że dobrze by było się z nimi jakoś tam spiknąć, no bo oni o tym decydują. Reszta tam siedzi, pije herbatę, idzie do domu, a do tak zwanej grupy trzymającej władzę trzeba się dostać. Nie? Czyli mówiąc krótko, dostać się do stołu, żeby siedzieć przy stole. No i dostałem się do stołu tak naprawdę. Dostałem się do stołu, bo się okazało, że grupa szuka skarbnika, ja się zgłosiłem. Wybrano kogoś innego, więc to utwierdziło mnie tylko w przekonaniu, że to jest grupa trzymająca władzę i tylko swoich tam dobiera. Ale oczywiście to nie była prawda, bo po bodajże chyba kilku tygodniach, dwóch czy trzech, okazało się, że ten przyjaciel nie może być i zapytano mnie, czy ja nadal chcę być, służyć grupie i ja się zgodziłem. To było już mniej więcej tak, nie wiem, czy już chyba minął rok, mniej więcej. I prawda jest taka, że w pierwszej chwili się ucieszyłem, że będę właśnie takim ważnym człowiekiem na tej grupie, bo gdzieś tam zawsze w środku chciałem być kimś ważnym. To nie wiem, z czego to wynika, ale no miałem tak, przez wiele lat tak było, że chcę być kimś ważnym. Mówiąc inaczej, kimś chcę być. Nie umiem tego sprecyzować, ale to jakoś mnie od środka napędzało. Kiedy zostałem tym skarbnikiem na grupie, to tak naprawdę dopiero zobaczyłem, co to znaczy mieć służbę na grupie. Zupełnie to było inaczej niż moje wyobrażenie, zupełnie inaczej. Przede wszystkim zdałem sobie sprawę, jak jestem ważnym człowiekiem, ale nie w hierarchii ważności, tylko ważnym poprzez swoją służbę dla ludzi, którzy przychodzą na ten meeting. Przychodziło 80 osób, trzeba było im kupić kawę, herbatę, opłacić salę i wszelkie inne koszty związane z funkcjonowaniem grupy. W związku z tym zdałem sobie sprawę, że coś takiego jak służba na grupie jest niezmiernie ważna. Tym bardziej, że dosyć szybko kolega mnie poprosił, czy mógłbym pomagać sprzątać salę, więc się zgodziłem. Robiłem to ponad 3 lata, to nie było takiej służby, tylko zawsze zostawali ci, którzy chcieli zostać, a trzeba było posprzątać krzesła i stoły. Więc jakby zacząłem przyglądać się wspólnocie AA nie przez pryzmat kroków, tak jak to robi dzisiaj wielu ludzi, dobrze zresztą. Ja do programu jakoś tak podchodziłem, jakoś nie czułem, że jest mi potrzebny. Myślę, że terapia mi trochę załatwiła tam pierwsze 3 kroki. A tak naprawdę gdzieś ta służba, czyli pomaganie ludziom. Ja zresztą mam w genach coś takiego, że gdzie nie jestem, to zawsze lubię pomagać. Lubię się wkręcić, coś robić, zawsze jestem na ochotnika gdzieś tam. To jest norma, czy jak w szkole, czy jak później pracowałem w szkole, czy w wielu innych miejscach, również we wspólnocie. I zacząłem poznawać te służby. Zobaczyłem, że kilka osób na grupie odpowiada za to, żeby ta grupa mogła się spotykać, żeby ten meeting się odbywał. Że wszystkie są ważne, ale wszystkie też mają swoją jakąś podstawę, że do wszystkich trzeba
jakoś się przygotować. No skarbnik, no najprostsza rzecz, zbiera się pieniądze i tylko się konsultuje i wydaje, żeby wystarczyło, ale chociażby miałem taką trudność, że pamiętam to do dzisiaj, poszedłem zapłacić za salę i pani wypisywała mi KP, bo to poradnia, więc pieniądze szły normalnie, oficjalnie. I pani mnie zapytała o imię i nazwisko. I ja pamiętam, miałem ogromny dylemat, bo ja byłem anonimowy z grupy AA, a pani chce moje nazwisko. I pamiętam, że powiedziałem to nazwisko, ale miałem bardzo dużo wątpliwości, więc mi przyjaciele mówili, ale takie są zasady. Znaczy, ty jesteś na meetingu anonimowy, a tutaj są zasady. Więc ja poznawałem te wszystkie rzeczy zupełnie od strony takiej organizacyjnej. Nie ukrywam, że mi się to spodobało i tak naprawdę w ten sposób wszedłem w tę służbę. W międzyczasie znalazłem sobie sponsora, byłem na takich warsztatach studiowania 12 kroków i tą kwestię programu jakoś to się układało. Później ze sponsorem na czwartym kroku się zaciąłem. Napisałem urazy i złości do głównie dwóch osób, czyli do ojca i do żony. I tak mi ulżyło, że przez następne 2 lata praktycznie nie robiłem nic. Dopiero znalazłem drugiego sponsora, i ten drugi sponsor znów mi powiedział, to już 5 lat nie piłem, że tak naprawdę on ma taką teorię, że ja się nie napiłem tylko dlatego, że mnie służby trzymały we wspólnocie. I kiedy ja później nad tym myślałem, nawet nieraz o tym myślę, to w sumie zdałem sobie sprawę, że tak. Więc jakby generalnie być może to też, o czym ja mówię, bo jak właśnie mówię, często mówię o służbach, być może to też spowodowało, że jakby mam do służby ogromny sentyment, ale też uważam, że każdy alkoholik powinien taką służbę pełnić, jakąś. I teraz jakby przechodząc bo tak będę pewnie przeplatał trochę swoje życie, trochę tą strukturę. W Polsce mamy taki zwyczaj, czy też w Polsce albo polskojęzycznym AA, choć trwają dyskusje, czy określenie polskojęzyczne AA jest właściwe, po prostu w AA, bo to jest trochę takie rozbijanie tego AA jest jedno, tylko w różnych krajach, więc AA w Polsce, czy też w grupach, które wywodzą się z Polski, albo tam, gdzie są Polacy, tak jak na przykład wasza grupa, gdzie głównie są Polacy, ale jest na przykład w Belgii. No to generalnie my mamy ileś służb, kilka służb i na tym się na grupie sprawa kończy. Natomiast w Stanach Zjednoczonych, czy w wielu innych krajach, ale głównie w Stanach Zjednoczonych, bo na tym się będę opierał, bo zawsze, jeśli już, to się opieram na wzorcu, czyli na tym, od kogo się to zaczęło. Kiedy na przykład był meeting światowy w Warszawie i rozmawialiśmy z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych, alkoholikami, którzy przygotowywali ten meeting i pracowali przy tym meetingu, to oni na przykład powiedzieli, że w Stanach Zjednoczonych jest tyle służb, ile się tylko da zrobić. Czyli tak naprawdę na przykład dyrektor zajmujący się meetingiem światowym powiedział, że jego pierwszą służbą w AA było zbieranie petów w przerwie i po meetingu. Bo chodziło o to, żeby zostawić po sobie porządek. Nie? Śmieliśmy się, no można kupić popielniczkę. Myślę, że w Polsce byśmy mieli ze 4 meetingi, jaką, ile, gdzie, kto ma kupić i tak dalej. A tam po prostu ludzie jarali, rzucali, a nikt się taki pierdoły nie zajmował, a on po prostu je zbierał, te pety. To była jego służba. I on mówił, jak ona była ważna dla niego. No tam się robi takie śmieszne rzeczy, że na przykład jest ktoś, to już u nas się spotkałem z tym, że jest ktoś, kto zapala świeczkę. Nie? I na przykład twierdzi, że jest ważny, bo bez niego się meeting nie zacznie, bo jak on nie zapali świeczki, ktoś tam, małe służby, one są tylko po to, żeby ludzie czuli się związani z grupą. I ja wiem, jak to jest ważne, bo ja tą służbę skarbnika wziąłem w zasadzie tylko z dwóch powodów. Pierwszy, żeby się dostać do stołu, ale drugi, nie wiem, czy nieważniejszy, to żeby się związać z grupą. Meeting był w niedzielę o godzinie 11. I bałem się, że ja poprzez wymówki albo poprzez moją rodzinę nie będę mógł na ten meeting przychodzić. A bałem się, że jak przestanę przychodzić, to się źle skończy. Pamiętam, jak przyszedłem do domu, powiedziałem żonie, muszę chodzić na meetingi co tydzień, bo zostałem skarbnikiem. I to wcale nie było, że muszę, ale ja sam sobie jakby postanowiłem. I żona mówiła, nigdzie nie będziemy chodzić. W niedzielę i tak dalej. Nigdzie nie chodziliśmy od wielu lat. Więc wiecie, to i tak jest taka opcja. Ale chodziło o to, że ja musiałem się do tej grupy jakoś przynależeć. Musiałem się do niej przypiąć. Więc tych służb się robi dużo. No i teraz dzisiaj już mamy tę fantastyczną sytuację, że wszystkie służby mamy ułożone. One są już określone,
zbudowane, struktura jest zbudowana. Ja przyszedłem do wspólnoty, to ona już była. Znaczy, co prawda dzisiaj jesteśmy na takim etapie, że są ludzie w AA w Polsce, szczególnie ci, którzy są w takiej zwanej opozycji do oficjalnej struktury AA, a są tacy, niestety spowodowało to tłumaczenie Wielkiej Księgi Nowej, tam kilka grup, czy też osób na tej podstawie, no jakby stanęło w takiej opozycji, co nie jest dobre, ale no niestety tak się zdarza, nie tylko u nas. Chcę jednak zmieniać te struktury, bo twierdzi, że struktury zabijają wspólnotę AA i zabijają ducha. I można by na ten temat dużo dyskutować, czy faktycznie tak jest, czy tak nie jest. Bezsprzecznie, i to w ogóle nie podlega dyskusji, najważniejszą komórką we wspólnocie anonimowych alkoholików jest grupa i to w ogóle nie podlega dyskusji. Dlatego te służby na grupie są takie istotne. Bo jeśli ktoś będzie miał poczucie należności do grupy, to on nie będzie traktował tej grupy jak pobytu w sklepie. Przychodzi, załatwia swoje sprawy i wychodzi. Często niestety dzisiaj tak jest, że tak jest. Ludzie przychodzą na meeting w ostatniej chwili, meeting się odbywa, wielu z nich w ogóle nie mówi na tym meetingu, co też jest symptomatyczne, po czym kończy się meeting i idą do domu lub gdzieś. Czyli ten meeting staje się takim kawałkiem ich życia. Z opowiadań moich przyjaciół, którzy zaczynali budować wspólnotę w Polsce albo byli gdzieś na początku, to na przykład, oczywiście można dyskutować, czy to jest dobre, ale na przykład mam kolegę, który przyszedł do AA wcześniej ode mnie trochę, nie dużo wcześniej, ale wcześniej, ale jeszcze się załapał na to, to on wszystkie prace, które wykonuje w życiu, są związane z kolegami ze wspólnoty, bo tak, ten ma warsztat koła za wymienia, ten ma coś tam, my się wszyscy znali, kolegowali i tworzyli taką grupę znajomych ludzi, ale na szczęście nie tylko się koncentrowali na tych z AA, tylko że mieli między sobą więzi, znali swoje rodziny. To było troszkę na innej zasadzie. I to ich trzymało we wspólnocie. A teraz czasy się zmieniają. Oczywiście nie chodzi o to, żeby tak było nadal, ale skoro już ci alkoholicy, czy przyjaciele nasi, czy my generalnie, jako chociaż nie używamy słów my, wy, oni, ale jeśli już przychodzę krótko przed, jestem i wychodzę, no to dobrze jest, żeby jak najwięcej ludzi tak nie miało, a jeśli miało, to chociażby było w jakiś sposób połączonych z tą grupą, czyli miało tych służb jak najwięcej. No u nas niestety, tak jak mówię, prowadzący, mandatariusz, rzecznik, skarbnik, tam herbatkowy, czy gospodarz, jak to zwał, tak zwał, i na tym się najczęściej to kończy. Natomiast nie mamy też takiej, niestety, nie mamy też takiej tradycji i to jest znów konsekwencja czasów, kiedy budowaliśmy strukturę, o czym za chwilę powiem, że na grupach mamy służby, które są jakby służbami podstawowymi, czyli na przykład ludzi do kontaktów z profesjonalistami, z informacją publiczną, zakładami leczniczymi i z więzieniami. I u nas nie wykształciły się takie służby. A to była prawdopodobnie, tak, kiedy patrzyłem na historię, kiedy rozmawiałem z ludźmi, którzy tworzyli te struktury, no to okazuje się, że i mamy takie zapędy niestety, że tworząc kolejną strukturę niższą, czy jak powiedzmy wyższą, czyli niższą, przekazywaliśmy tej strukturze uprawnienia i jednocześnie sami się ich pozbywali. Doprowadziło to do tego w którymś momencie, że na przykład tutaj nasz przyjaciel prowadzący mówi, że jego konikiem jest informacja publiczna, że na przykład zaczęły powstawać zespoły informacji publicznej w regionach, a nie było ich na intergrupach, a co dopiero na grupach. Po prostu oddaliśmy jako alkoholicy tę robotę komuś innemu. Powołaliśmy strukturę i przekazaliśmy im pewnego rodzaju zadania do wykonania. Jednocześnie niestety sami oni zapominają. Tak na przykład zrobiliśmy ze spisem meetingów, że powstały intergrupy i później regiony i powstał elektroniczny spis meetingów. I my, nasi przyjaciele w ówczesnych służbach podjęli decyzję, że grupy się będą zapisywać do intergrup i regionów. I kiedy kilka lat temu przyjechał do biura dyrektor General Service Office i mówi do mnie: Paweł, a gdzie macie kartoteki meetingów i spisy meetingów? Ja mówię, że nie mamy. No to on postawił takie oczy wielkie jak słoń. Jak to? A oni mają wszystkie kartoteki od początku powstania, tak samo na przykład Anglicy.
sam widziałem, kiedy byłem w biurze w Yorku, szafy i szuflady pełne tylko i wyłącznie kartotek z meetingami. Wszystkich meetingów, które powstały, które trwają nadal, no nie? Z aktualizacjami i tak dalej. A my pozbyliśmy się tego jako centrala znów na koszt innych. Czyli robimy takie manewry, które wspólnocie nie służą. I teraz często słyszymy na meetingu, no co grupa ma robić? Musi nieść posłanie. No i ma trudność w niesieniu posłania. Dlatego, że nie ma przedstawicieli, którzy odpowiadają za te przestrzenie. I ja wielokrotnie się z tym spotkałem. No dobrze, to byśmy poszli do szpitali. To kto pójdzie? Nie ma chętnych. Poszlibyśmy gdzieś tam. Kto pójdzie? No, nie ma chętnych. Ludzie się boją. Dlaczego nie ma chętnych? No bo nikt tego nie robił. Gdybyśmy tą służbę promowali cały czas i był na tej grupie ktoś, kto byłby odpowiedzialny za kontakty ze światem zewnętrznym, nie rzecznik, tylko na przykład z lecznictwem, bo to też się rozdziela w Stanach. Jest przedstawiciel wspólnoty do informacji publicznej i kontaktu z profesjonalistami i jest do lecznictwa. To nie są ci sami ludzie. Bo jakby lecznictwo dotyczy leczenia ludzi, a informacja publiczna dotyczy informacji o wspólnocie. A stąd się bierze później całe mnóstwo problemów dalej. No ale mówimy o strukturze grupy, czyli ta grupa może być tak zbudowana, czy bardziej, też zachęcam Was do tego, że no, pandemia się skończy, ufam, że za chwilę będą normalne meetingi, żeby jednak zachęcać ludzi do tego, żeby robili coś dla tej grupy, żeby jednak byli aktywni, żeby ich uaktywniać, szczególnie na początku drogi. Szczególnie na początku, kiedy wydaje się, że jedyne, co mogę poświęcić wspólnocie, to 2 godziny, bo jestem tak zarobiony, nie mam czasu. Nie mam czasu na nic. Muszę pracować, mam żonę, bo odrabiam straty, bo robię wszystko. To bzdura jest. Znaczy, oczywiście w głowie jest taka informacja, tak najbardziej, dlatego że to jest logiczne. Natomiast ktoś kiedyś powiedział, że po pierwsze musisz wykorzystać czas, który przeznaczałeś na picie. I uwaga, nie możesz go wykorzystać na pracę, bo wpadniesz w pracoholizm, czyli w kolejny holizm, albo w jakieś inne gówno, bo się zmęczysz. Halt działa, czyli nie można być zmęczonym, złym, głodnym i samotnym, czyli każdy musi tego pilnować. Służba na grupie jest fantastyczna. Wiecie, ja kiedyś powiedziałem, kiedyś na konferencji regionu Warszawa zwróciłem się do konferencji z prośbą o pomoc, ponieważ Polski Związek Osób, Polski Związek Niewidomych zgodził się, żebyśmy utworzyli taki numer kontaktowy i ja przychodziłem do Polskiego Związku Niewidomych w Warszawie przez pół roku co tydzień na taki dyżur kilkugodzinny, żeby ewentualnie jak ktoś, kto ma problem z alkoholem, mógł przyjść. Wiele osób wykluczonych społecznie, jeśli chodzi o właśnie niepełnosprawność typu głusi, niewidomi, chorzy psychicznie, to są ludzie, którzy też, wśród nich jest wielu alkoholików, ponieważ oni nie radzą sobie z życiem i ze swoją ułomnością. I nikt oczywiście nie przychodził, a to nie było istotne, ale ja byłem tam sam i kiedy zwróciłem się do regionu i do mandatariuszy, to bardzo często usłyszałem taki argument od mandatariuszy, ich tam było ponad 100, że oni nie mają czasu. No to ja im dosyć łatwo wyliczyłem, że mówię, kłamiecie, dlatego że mówię, jesteś mandatariuszem, no jestem, kolega taki, omen omen teraz pracuję w biurze. Mówię, no dobrze, to ile razy w miesiącu jest meeting? 4 razy. Czyli poświęcasz na każdy meeting 2 godziny. Ile razy w miesiącu jest intergrupa? Raz, albo co 2 miesiące jest. Ja mówię, no to poświęcasz kolejne 2 godziny. Co jeszcze, na co jeszcze poświęcasz czas jako mandatariusz? No i okazało się, że na niewiele więcej. Ja mówię, no to zobaczcie, macie służbę niby taką szlachetną, a poświęcacie na tą służbę w miesiącu ile godzin? 10? To nie możecie poświęcić jeszcze 2 godzin na jakieś inne rzeczy? No niby moglibyśmy. Ja mówię, no właśnie. I teraz jak weź jest tutaj 100 i niech każdy z Was by poświęcił 2 godziny, to ile mamy godzin? 200. 200 godzin to jest ile dni? To się daje łatwo przeliczyć. Tak naprawdę to nie jest dużo więcej. Nie? Natomiast pierwsza rzecz, ja nie mam czasu. Ja też chodziłem na dyżur telefoniczny. To też zajmuje czas, ale wierzcie mi, nie, ten dyżur telefoniczny też ogromną zasługę dla mnie wyrządził, bo ja też uczyłem się być gotowym do pomocy drugiemu człowiekowi, nie wiedząc, czy w ogóle ten ktoś przyjdzie po pomoc.
Ja po prostu siedziałem i czekałem, aż ktoś zadzwoni. Pierwszy raz jak byłem, to byłem zły. Hrabia przyszedł, czekał 3 godziny, nikt nie zadzwonił. Skandal jakiś. Mówię do kolegi, ale dlaczego tak? Ja tutaj siedziałem. On mówi, bo masz siedzieć. Ty masz czekać, aż ktoś poprosi cię o pomoc. Masz być. Ten ktoś nie może się martwić. Jak on zadzwoni, musisz odebrać ten telefon. To o to chodzi. To nie chodzi o to, że ty tu siedzisz. Siedź na dupie i siedź. Czytaj, nie wiem, rób co chcesz. Więc jakby uczyłem się takiej odpowiedzialności i odpowiedzialności w ogóle, bo jej oczywiście nie miałem jako alkoholik. I teraz tak wygląda grupa. No ale oczywiście na początku było tak, że grupy się rozrastały, było tych grup coraz więcej, więc one się zaczęły tworzyć intergrupy. W Polsce mamy, na początku było tak, że tych grup było kilka, później powstawały intergrupy, no i te intergrupy skupiały w sobie grupy, no bo alkoholicy podskórnie wiedzieli, zresztą to się tak też dzieje w wielu krajach na świecie, że alkoholicy podskórnie wiedzą, że muszą się łączyć. Tak jak grupy się muszą łączyć, tak samo i grupy wiedzą, że muszą się łączyć, tworzyć jakieś struktury, żeby sobie pomagać, żeby nieść posłanie. No znów powiem, u nas wszystko mieliśmy gotowe. Kiedy ja przyszedłem do Warszawy i kiedy zostałem mandatariuszem i poszedłem na intergrupę, powiedziano mi na jaką intergrupę, okazało się, że w regionie jest 9 intergrup. Więc zacząłem się interesować, co to jest region. No więc dosyć szybko, co pół roku była konferencja, poszedłem na konferencję regionalną jako mandatariusz posiadający mandat i zacząłem poznawać te struktury, bo jako mandatariusz już musiałem je znać. Po pierwsze musiałem znać tradycje, niekoniecznie je znałem, uczyłem się ich, ale i struktury. I zacząłem poznawać tą konstrukcję i nijak nie mogłem zrozumieć, o co chodzi w tej odwróconej piramidzie. Ni chuchu mi się to nie zgadzało. Nie? Coś, co jest wyżej, jest niżej, a coś, co jest ważniejsze, do kogo się wybiera, jest mniej ważny niż ten, kto go wybiera. I jakby, a w życiu normalnym jest odwrotnie. Ten, kogo wybierasz, teoretycznie jest ważniejszy, to znaczy on ma jakiś tam, po to go wybierasz, żeby on coś mógł robić. Tu było odwrotnie, też musiałem się tego uczyć. Więc grupa najważniejsza, druga intergrupa, nie mniej ważna. W Polsce intergrupa jest włożona w strukturę służb. W Stanach Zjednoczonych intergrupa jest poza strukturą. Co to znaczy? Co to znaczy poza strukturą? Ano, chodzi o to, że przedstawiciel grupy, który bierze udział w, który bierze udział w tej strukturze służb w Polsce, jakby jest w tej strukturze. W Stanach Zjednoczonych jest tylko jeden przedstawiciel, natomiast intergrupa zajmuje się tylko i wyłącznie niesieniem posłania. Czyli tam intergrupa jest do wspierania grup i do tego, żeby im pomagać we wszystkich przestrzeniach, których trzeba pomóc, bo na tym to polega, czyli grupa niesie posłanie, nie może sama, potrzebuje innych grup, koordynuje to intergrupa. Należysz do intergrupy, ta intergrupa pomaga ci, wspiera, kontaktujesz się dzięki niej z innymi ludźmi i w ten sposób funkcjonuje grupa. Lub grupy na danym terenie. Dzięki temu na przykład nie chodzą do tych samych szpitali, przychodni, no tam w Stanach Zjednoczonych chodzi się do pracodawców. Ten spektrum niesienia posłania jest dużo szersze niż w Polsce. Natomiast to nie zmienia faktu, że ta intergrupa ma swoje zadanie. W Polsce kiedy budowano strukturę, już ludzie wiedzieli mniej więcej o co chodzi, bo już mieli informacje ze Stanów. Ale prawda jest taka, że ta nasza struktura jest troszkę oparta o strukturę, która w tamtych czasach obowiązywała w Polsce. Czyli takiego trochę socjalizmu, tych wszystkich komórek, które tam kiedyś były, czyli coś nad kimś i tak dalej. Dlatego jak powstawały te intergrupy i jeszcze się spotykali wszyscy mandatariusze w Polsce, no to okazało się, że tych mandatariuszy jest za dużo. Dość powiedzieć, że Tadek Czarny opowiada, kiedy była konferencja w Krakowie, no to na konferencji było ponad 300 osób, 300 mandatariuszy. No i oni zobaczyli, że to się nie da nic robić. 300 parę osób się nie podejmie żadnej decyzji. No sami wiecie, jak jest. Nie? Jest poważny problem, trzeba go przedyskutować. Nichuchu nie da się przekonać 300 osób do tego, że to jest akurat dobre rozwiązanie. 300 alkoholików jeszcze na dodatek. Nie? Wszyscy przyjeżdżają z różnych miejsc w Polski i każdy mówi, my tu na grupie i każda grupa ma swoje doświadczenia, bo to też jest początek AA, czyli te grupy mają różne doświadczenia. Podobnie jest jak w Stanach Zjednoczonych. Tradycje powstały dlatego,
że Bill zobaczył, że grupy są tak zamknięte, tak się zamykają, że gdyby zebrać wszystkie zasady, jakimi się obwarowały grupy A w Stanach Zjednoczonych, nigdy więcej żaden alkoholik nie wszedłby na miting. Tak się bały różnych rzeczy. Więc było podobnie w Polsce. Więc wtedy służby i siódemka wezwana, czyli powiernicy, stwierdzili, że musimy coś z tym zrobić. No i wzorując się troszkę na służbach amerykańskich, ale też i na tym, jak jest zbudowana Polska, zdecydowano o podziale Polski na regiony. I trzeba było podzielić Polskę na regiony. Najpierw tych regionów miało być 12, ale jedno miasto czy dwa miasta, które przybierały bardzo nogami, też chciały być regionem, uprosiły, no i faktycznie zostały regionem. Regionów powstało 13. Stwierdzono, że w każdym regionie będzie tyle samo delegatów, czyli po 4 delegatów do służby krajowej i jeden powiernik. Ci delegaci z każdego regionu, czyli w sumie z 13 regionów, to jest 52 delegatów plus z każdego regionu jeden powiernik, czyli 13, to jest 65 osób, będą tworzyć konferencję służby krajowej. Dokładnie to samo, co jest zbudowane na wzór w Stanach Zjednoczonych. Tam jest inaczej, wyłania się tych ludzi, ale to nieważne. I dzisiaj konstrukcja, i później ta konstrukcja wyglądała w ten sposób, w odwróconej piramidzie, że grupa jest najważniejsza, później jest intergrupa, później jest region, który powołano, tych 13, dzisiaj tych regionów jest 14, bo jest region Europa. Powołano regiony, później za regionami już jest konferencja służby krajowej. Ponieważ AA, Bill, na podstawie znów zasad demokracji w Stanach Zjednoczonych i zasad wyborczych w Stanach Zjednoczonych, pisząc koncepcję i budując konferencję służb ogólnych, która się odbyła w latach 50., wymyślił, a w zasadzie powielił taki sposób decyzji poprzez wybieranie swoich przedstawicieli i delegowanie uprawnień na tego przedstawiciela. No bo nie da się, tak jak mówię, nie da się podejmować decyzji w oparciu o ogromną rzeszę ludzi, bo to jest po prostu fizycznie niemożliwe. To się nie udało i nie uda nigdy. Dzisiaj ta konstrukcja jest całkiem stabilna, natomiast nadal jest problem ze zrozumieniem tej kwestii. Dlatego, że był taki czas, kiedy wybrano tych delegatów i ci delegaci stworzyli cztery komisje, czterech delegatów z każdego regionu, więc jeden z tych delegatów był przypisany do komisji. Komisje były podzielone na Komisja Informacji Publicznej i kontaktu z innymi spoza AA, Komisja Literatury, Komisja Finansowa i Komisja Organizacyjna. Te komisje się spotykały między konferencjami, natomiast na konferencji też się spotykały, ale generalnie konferencja polega na tym, że wszelkie sprawy, które się dzieją we wspólnocie, są podnoszone na tej konferencji, złożone przez delegatów, podnoszone przez powierników i rozwiązuje się wszelkiego rodzaju problemy i ważne sprawy dla wspólnoty. Kiedyś inne, dzisiaj inne, ale wszystkie dotyczą wspólnoty jako takiej, ponieważ nowe wspólnota to jest żywy organizm, się cały czas coś dzieje, szczególnie na początku, kiedy wszystko było nowe, nie mieliśmy literatury, nie mieliśmy całego mnóstwa rzeczy. Dość powiedzieć, że kiedyś na przykład obowiązującą literaturą AA były 24 godziny, które nie są w ogóle literaturą AA. Bo AA było na początku bardzo takie, no powiedziałbym, pomieszane. W Polsce AA zakładali terapeuci w dużej mierze. Pierwsze meetingi były z inicjatywy terapeutów w Poznaniu, w Warszawie, w Lublinie. W wielu miejscach to terapeuci byli ludźmi, którzy gdzieś słyszeli o AA i namawiali alkoholików do zakładania meetingu. I my mieliśmy to wszystko wymieszane. Dzisiaj próbujemy to wiele rzeczy z tych odkręcać. Nie znaliśmy koncepcji wtedy. Alkoholicy zupełnie nie korzystali z koncepcji, jeśli chodzi o budowę struktur, a koncepcje są fundamentem. Dlatego, że Bill w latach 50., kiedy dr Bob zachorował, a później zmarł, Bill zdał sobie sprawę, dotarło to do niego, że oni wiecznie żyć nie będą. AA się opierało na dwóch ludziach, chociaż była rada powierników, ale niestety oni się bali, że jak umrą, to się zapadnie wszystko. A druga sprawa była taka, że przyrastało bardzo dużo grup.
Tam w bardzo krótkim czasie powstawało tysiące grup. Więc Bill chciał to wszystko jakoś złożyć do kupy. Napisał koncepcję, według których właśnie jest delegacja uprawnień, wybór poszczególnych ludzi, którzy wybierają kolejnych i kolejnych, aż do swojego przedstawiciela jednego, dwóch czy kilku, w zależności od stanu, wielkości stanu, którzy tworzą konferencje i podejmują decyzje. I powtarza się zawsze jedną rzecz jak mantrę. Najważniejsza jest grupa i delegaci odpowiadają przed grupami. I to jest coś, co się dzisiaj dzieje w Polsce, a co się nie działo przez wiele lat. Mianowicie wygląda to mniej więcej tak, że mandatariusz jest albo na intergrupie i intergrupa wybiera swoich przedstawicieli do konferencji, które dzisiaj już nie nazywamy konferencjami, tylko zgromadzeniami albo konwencjami, albo innymi, ale nie będę wam tego tłumaczył w tym sensie, bo to zamuli cały obraz, więc to skomplikuje tylko. Po prostu na spotkaniach wyborczych, nazwijmy je, po to, żeby wybrać tam właśnie tych delegatów i powierników, czyli wybrać swoich przedstawicieli. Wybierając tych przedstawicieli, mandatariusze wiedzą, kogo wybierają. Jednocześnie wybór jest oświadczeniem przez mandatariuszy, że delegują swoje uprawnienia, czyli grupy, którą reprezentują. I ten delegat, będąc na konferencji, on wie, że reprezentuje grupy, które są z jego regionu. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że on musi mieć świadomość, to właśnie nie jest tak, jak w polityce nieraz jest tak, że wyborcy mówią, my cię wybraliśmy i masz robić to, co my chcemy, nie? A jest napisane, że poseł jest niezależny, czyli on może robić to, co chcą wyborcy, ale musi się kierować dobrem państwa. Czyli na przykład wyborcy go wybrali, a ten wcale nie musi. Podobnie jest i tutaj. Tutaj wybierają mandatariusze, ale w żaden sposób delegat nie jest niewolnikiem mandatariuszy. Czyli mandatariusze nie mogą mu powiedzieć, co on ma robić, bo zgodnie z koncepcjami każdy alkoholik w AA, każdy, bez wyjątku, czy to służebny, czy nie, ma coś takiego jak prawo do decyzji. Decyduje sam o tym, co chce. Zgodnie, oczywiście dodajemy, zgodnie z własnym sumieniem. Czyli może się okazać, że grupa na przykład podejmuje decyzję i mandatariusz o tym wie. Natomiast kiedy jest na spotkaniu, nie wiem, na przykład intergrupy, jego sumienie mówi mu, że forsowanie tego, co chce grupa, będzie błędem, będzie złe dla wspólnoty. Słyszy, jak jest na innych grupach i rozważając w swoim sumieniu podejmuje decyzję zgodną z decyzją intergrupy, a sprzeczną z decyzją grupy. Dlaczego? Bo ma do tego prawo. Oczywiście zakładamy, że robi to w dobrej wierze. Więc na tym polega też ta delegacja uprawnień, że on jest niezależny, ten delegat, ale jednocześnie odpowiada przed tymi, którzy go wybrali. I odpowiada fizycznie, dlatego że musi, jest zobowiązany sprawozdawać zawsze wszystko, co zrobił i co się wydarzyło i dlaczego tak, a nie inaczej postąpił. To jest jego obowiązek. Więc te spotkania regionalne są spotkaniami wyborczymi, ale i sprawozdawczymi. Jego obowiązkiem jest powiedzieć, co zrobił. I na tym jakby w Polsce się kiedyś skoncentrowaliśmy, że taki delegat dawał sprawozdanie i koniec, ale to było zbyt proste. W Stanach Zjednoczonych delegat musi docierać do intergrup i do grup, ponieważ on jest cały czas łącznikiem. On zawozi problemy ze swojego regionu, z grup, z intergrup na konferencje. Tam o nich mówi, dzieli się z innymi delegatami z innych regionów, rozmawiają o swoich problemach. Wiecie doskonale, jak jest. Jak się kilka osób rozmawia o tym problemie, to zawsze łatwiej jest podejmować decyzję, czy też zauważyć, co jest dobre, co nie jest dobre, czy kierunek, który obejmujemy, jest dobry, czy nie, bo sumienie wielu ludzi, jeśli zgodnie z naszą zasadą, że tam, gdzie jesteśmy, jest Bóg, w związku z tym Bóg nami kieruje, więc robimy to najlepiej, jeśli będziemy mieli czyste intencje, to zrobimy najlepiej, jak potrafimy i znajdziemy wyjście z każdej sytuacji, bo taka jest prawda. Moje życie tego dowodzi. W związku z tym ja mówię oczywiście, jak to powinno wyglądać, jak to wygląda fizycznie, czy naprawdę, to już tutaj pozwólcie, że nie będę tego oceniał, bo to jest różnie bardzo, jesteśmy tylko ludźmi. Natomiast prawda jest taka, że i w Polsce od kilku lat, i też bardzo mocno pracowałem na to razem z przyjaciółmi, żeby to zmienić i udało się, bo jak ja byłem delegatem, to
to spotykaliśmy się 4 razy w biurze i na tym koniec. Natomiast dzisiaj jest tak, że delegaci jeżdżą po grupach, intergrupach. Dzisiaj już delegaci jadą, nie boją się, a wręcz uważają też, że to jest ich obowiązek i mówią, jakie są problemy we wspólnocie, jakie przedstawia problemy, czy też jakie sprawy się pojawiają na konferencji, bo oni też przywożą informacje z innych regionów. Często są to odpowiedzi na pytania czy bolączki, które są w danym regionie, czy w danej intergrupie. Bo przypuśćmy, no prosty przykład, no dzisiaj akurat dzięki pandemii jest tak, że możemy być na meetingach wszędzie, tak? Ja już byłem na meetingu w Toronto, jestem w Antwerpii, chociaż siedzę w Warszawie w centrum, ale dzięki urządzeniom mobilnym mogę być, ale kiedyś nie. Więc ludzie jak się spotkali, mogli sobie przekazywać informacje i dzielić się doświadczeniem z tym, co jest, jak to można rozwiązać, albo nie można tego rozwiązać, albo że już coś takiego robiliśmy i nam się nie udało, więc nie róbcie tego, bo wam się nie udało. I ta konstrukcja powoduje, że dzisiaj każdą sprawę da się w zasadzie rozwiązać. Założyliśmy też, że jeśli to są nasi przedstawiciele, jeśli delegujemy uprawnienia na tych ludzi, a oni podejmują decyzje, to ich decyzje są dla nas wiążące. Czyli znów nie może być takiej schizy, gdzie wszystko się odbywa zgodnie z tym, mandatariusz był, głosował, wybrano delegatów, później konferencja podejmuje jakieś decyzje i grupy mówią, ale my nie zgadzamy się z tymi decyzjami i będziemy robić po swojemu. Patrz, kroki i tradycje. No nie? My będziemy czytać z trzeciego wydania, a my będziemy czytać z nowe. Nie? We wspólnocie w Polsce nie ma kilku rodzajów kroków. Są jedne, przetłumaczone, nowe tłumaczenie, koniec, kropka. Co prawda grupa jest najważniejsza i każda grupa jest niezależna, więc jeśli grupa podejmie decyzję, że pracujemy na krokach, w których treść jest wcześniejsza, nic się nie dzieje oczywiście. To jest jakby decyzja grupy. Natomiast bardziej chodzi o taką oficjalną stronę. Bo znów AA, i to wiecie, jeśli mniejszość zostanie przegłosowana, nazwijmy to brzydko, to sugestia jest taka, że godzi się z tym, że nazwijmy znów to brzydko, przegrała i na tym koniec. I już nie forsuje swoich rozwiązań. Tylko zgodnie z zasadą jednomyślności, a taka zasada obowiązuje w AA, popieramy tego, kogo wybraliśmy. Czyli jeśli wybieramy kogoś na mandatariusza i jest 5 ludzi przeciw, ale grupa jest duża i ten człowiek dostaje rekomendacje i zostaje mandatariuszem, to nie będziemy w 5 chodzić i cały czas udowadniać, że on jest zły, niedobry, się nie nadaje. Tylko nie dość, że nie będziemy tego robić, to jeszcze będziemy go wspierać w jego służbie. Dlaczego? Bo nasze wspólne dobro jest najważniejsze. Wyzdrowienie każdego z nas zależy bowiem od jedności anonimowych alkoholików. I to jest jedyny warunek. Żaden inny nie jest potrzebny. Swoje ambicje personalne, swoje zdanie i tak dalej można wyrażać wszędzie. W pracy, w polityce, na ulicy. A działamy jako jedno. Trudna sprawa, bardzo, że tak powiem, skomplikowana często, ale to, o co tu chodzi? No chodzi przede wszystkim o to, żeby umieć dostosować się, żeby swoje ego troszkę przytemperować, żeby nie forsować swojego rozwiązania tylko dlatego, że ja uważam, że ono jest lepsze. Bo jeśli ono jest dobre, to grupa je poprze. A jeśli nie, to z różnych powodów. Nie jest gotowa grupa czy jakakolwiek struktura. Boi się, nie wie, czy da radę. To wszystko jedno. Powodów może być milion. Nie, to znaczy nie. Oczywiście zdarzają się sytuacje, w której na przykład konferencja potrafi podjąć decyzję i w wyniku jednego głosu sprzeciwu zorientować się, że popełnia błąd, a tylko jeden człowiek zauważył ten błąd i zmienić zdanie. Tak było na przykład kiedyś we Francji, kiedy chciano coś zrobić i jeden alkoholik był przeciwko. I wszyscy byli zbulwersowani najpierw, a później kiedy go zapytano i on wyjaśnił, dlaczego jest przeciwko, to wszyscy zobaczyli, że nie zauważyli czegoś, co było bardzo istotne i co by spowodowało ogromne konsekwencje finansowe w tym wypadku i później wszyscy byli mu wdzięczni, bo wszyscy oczywiście zagłosowali później podczas drugiego głosowania tak jak on. Czyli tak naprawdę ta delegacja jest bardzo potrzebna dlatego, że każda z tych struktur, ona też rozważa te wszystkie rzeczy, które się dzieją na różnych poziomach i tak jak grupa zajmuje się tylko sobą i tymi ludźmi, którzy przyjdą na meeting i jakby informacją na zewnątrz, żeby powiedzieć o tym, że meeting jest i że alkoholik ma gdzie pójść,
ta konferencja służb ogólnych, czy Rada Powierników, która tworzy takie ciało, które się zajmuje sprawami wspólnoty między konferencjami, podejmują decyzje dotyczące całego kraju i jakby ich spojrzenie jest zupełnie inne. I ona się nie zajmuje tym, co grupa ma robić, bo to jest nie ich sprawa, ale zajmuje się im, jaki kierunek AA obiera, w którym kierunku idzie, które sprawy trzeba podciągnąć, którymi sprawami nie trzeba się tak zajmować. Na przykład w Polsce mamy świetne relacje z więziennictwem, nie musimy już przeznaczać pieniędzy dużo i ludzi, bo na przykład powinniśmy przekierować na informację publiczną, czy przekierować na informację publiczną wewnątrz wspólnoty na przykład, co kiedyś zaniedbaliśmy. Często myśląc o tym, że informacja publiczna to jest telewizja, prasa, tam profesjonaliści, a zapomnieliśmy o tym, żeby mówić o informacji publicznej we wspólnocie, żeby naszych przyjaciół uświadamiać, jak ważna to jest sprawa i jak ważna rzecz. Więc takich rzeczy jest dużo i w tym wszystkim ta struktura jest ułożona. Myślę, że przy tej ilości grup, gdybyśmy nie mieli struktury, nie bylibyśmy w jedności. Zgodnie z dewizą alkoholików, że tym wszystkim kieruje Bóg, to ja myślę, że to po prostu tak jest, że to tak miało zostać skonstruowane. A jeśli są jakieś mankamenty, czy jakieś niedoróbki, czy jakieś źle działa, to wiecie, no to tak jak jest w samochodzie czy w maszynie, jak ktoś dba, jak naprawia, no to ten samochód jeździ. Jak nie, jak robi wszystko na odpier, no to prędzej czy później on zacznie się psuć, elementy zaczną się psuć, coś będzie działać, coś będzie słabiej działać. Trzeba pamiętać jeszcze o jednej ważnej rzeczy, jesteśmy tylko ludźmi. Mogę wam powiedzieć na koniec tak. I tak możemy jako wspólnota być z siebie dumni, ponieważ mój przyjaciel Felek opowiada, jak na samym początku wspólnoty jego przyjaciółka, terapeutka poprosiła go, żeby przyjść na meeting. No oni się nie bardzo chcieli zgodzić, no bo to nie alkoholiczka, ale w końcu się zgodzili. No ona była na tym meetingu. Po czym po meetingu była zszokowana totalnie i ona mówi, wiesz co, ja jestem zadziwiona tym, co tu zobaczyłam. Ona mówi, ale co takiego zobaczyłaś? Ona mówi tak, ponad tam 10 czy iluś indywidualistów, bo ona wiedziała jako terapeuta, że alkoholik to jest indywidualista, egoista, samolub i tak dalej, same takie negatywne cechy. Ona mówi, ja nie mogę wyjść z podziwu, jak indywidualiści, egoiści, ludzie, którzy byli zapatrzeni w siebie całe życie, potrafią siedzieć, słuchać się nawzajem, nie przerywać sobie, szanować się, nie kłócić się, na czas kończyć, na czas zaczynać. Mówi, ja u trzeźwych ludzi nie byłam na takim spotkaniu. Czyli tak naprawdę jesteśmy dosyć, powiedziałbym, jesteśmy indywidualistami, ale mamy umiejętności do tego, żeby poświęcać się dla dobra ogółu. Nie? I to należy, i służby to dają. Uczę się być dla drugiego człowieka. Tyle. Dziękuję.